każdy z Państwa może nauczyć się, jak przygotować streaming live na YouTubie. Dlatego też gorąco Państwu polecam możliwość właśnie uczenia się w tym też zakresie. Dobrze. Podstawy i przeznaczenie terapii EEG Biofeedback. Dla wszystkich tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli stycznością z terapią EEG Biofeedback, z neurofeedbackiem. Podstawy są opisane w podręczniku Neurofeedback, dostępnym na naszej uczelni. Jest to podręcznik przetłumaczony przez mojego kolegę Roberta Kosowskiego. Nawet sam dostałem z dedykacją w 2013 roku ten podręcznik. Państwa Thompsonów, jednych z pionierów metody EEG Biofeedback i tych, którzy się tą metodą zajmowali bardzo długo jeszcze przed tym, jak ja ją poznałem. Studenci stacjonarni mają do opracowania na każdy jeden tydzień prezentację z każdego jednego rozdziału, który mamy w podręczniku, czyli zarówno wprowadzenie teoretyczne, postawy elektroencefalografii, EEG i częstotliwość, przebiegi prawidłowe i nieprawidłowe. I tego jeszcze nie było zaprezentowanego, bo mieliśmy ze względu na ograniczony czas tylko dwie prezentacje. I tutaj pojawia się wielka, ogromna prośba do studentów, żebyście Państwo przygotowali prezentację z rozdziału 3, 4 i 5 w najbliższym czasie. Chciałbym, żeby te prezentacje pojawiły się dostępne w ciągu najbliższego tygodnia na Google Classroomie, tak żebyście Państwo mieli możliwość zobaczenia i odsłuchania tych prezentacji przedstawionych przez swoich kolegów. W ogóle jestem dumny z Państwa i pełen podziwu, że tak intensywnie i mocno Państwo pracowaliście w ostatnim czasie i generalnie rzecz biorąc myślę, że to się wszystkim opłaci. Struktury i połączenia neuroanatomiczne i neurochemia to możemy sobie później omówić. Dla mnie istotną częścią jest część druga, czyli diagnostyka, interwencja, czyli postawy diagnozowania, jakie mamy w EEG Biofeedbacku, autonomiczny układ nerwowy oraz ocena napięcia mięśni szkieletowych, czyli jak napinanie mięśni wpływa na przebieg terapii. Tak jak Państwu pokazywałem, napinanie zębów, zaciskanie bardzo mocno zębów wpływa istotnie na odczytywanie elektroencefalograficznego zapisu w postaci zbyt dużej ilości fal beta 2, czyli tej wysokiej bety, prawda? Powyżej 18 do 35 Hz, prawda? Czyli ta beta wysoka odpowiada bardzo szczególnie za odczytywanie informacji o napięciu szkieletowym, napięciu mięśni szkieletowych, a w ogóle napięciu mięśni człowieka, prawda? No i później mamy rozdział 8, 9 i kolejne rozdziały wprowadzające w proces terapeutyczny, prawda? Czyli krótki przegląd statystyki i konstrukcja badania jest jakby ostatnim z tych rozdziałów, który należy przeczytać. Moi drodzy, dla tych, którzy jeszcze w ogóle nie wiedzą, co to jest EEG Biofeedback, prawda? I którzy jeszcze nie mieli kontaktu z tą terapią, używamy między innymi bezprzewodowych elektroencefalografów, które są urządzeniami jednokanałowymi bądź wielokanałowymi. Ja w swojej pracy używam bezprzewodowego urządzenia MindWave Mobile. Można go zakupić zarówno u mojego wielkiego przyjaciela Piotra Waleriana z firmy Medisoft z Warszawy, bądź bezpośrednio u dystrybutora, bo one są produkowane
w Chinach sprzedawane przez Stany, ale też dystrybuowane w Europie przez sklep Titana z Niemiec. I bodajże tam kosztuje około 100 euro takie urządzenie. Nie kupujcie wersji z oprogramowaniem jakby rozszerzonym, bo to oprogramowanie nie daje podstaw do pełnego jakby zapisu prawidłowych fal EEG. Ja Państwu udostępniam oprogramowanie, które obsługuje to urządzenie i macie je w wersji szkoleniowej. Później oczywiście do wykorzystywania terapeutycznego, jeżeli Państwo będziecie chcieli. I oczywiście mam nadzieję, jeżeli zdacie egzamin końcowy z terapii RGB Feedback, prawda? Czyli mamy urządzenie do odczytywania czynności bioelektrycznej mózgu, zakładane w bardzo prosty sposób. Każdy z pacjentów u mnie zakłada sobie, ja nawet taką opaskę sobie robię, w ten sposób, tak? I za ucho przypinamy klipsa. Prawda? Mamy urządzenie w pełni założone, prawda? No i mamy urządzenie na głowie. Prawda? Oprogramowanie nam umożliwia czytywanie czynności bioelektrycznej mózgu pacjenta, nawet do 5 pacjentów na raz, tylko musielibyśmy mieć 5 urządzeń i prowadzenie terapii EEG Feedback. Ja Państwu załączę do materiałów na Classroomie tą prezentację, którą teraz bardzo, bardzo, bardzo szybko przedstawię. Prezentacja zawiera oczywiście elementy historyczne, to należy pominąć, przeczytać, ale w dzisiejszym wystąpieniu chciałbym Państwu przedstawić największe konkrety. Proszę pamiętać, że historia GB Feedbacku sięga początków ubiegłego stulecia, kiedy m.in. Hans Berger odkrył rytm alfa pomiędzy 8 a 12 Hz, odczytywany za pomocą właśnie urządzenia zbierającego sygnały EEG z powierzchni naszej głowy, czyli pamiętajcie, że ten mózg w odczytywaniu czynności bioelektrycznej badamy całościowo. Nie badamy konkretnych struktur mózgowych, tylko badamy czynność bioelektryczną z danego obszaru, zazwyczaj jest to 6 cm kwadratowych, bądź jest to też mniejsza powierzchnia, uzależniona od ilości kanałów, które mamy rozłożone na powierzchni głowy, bo tych kanałów możemy mieć, moi drodzy, bardzo dużo, bo może być ich 16, może być ich 32, może być ich 64, albo 128, albo 256, prawda? I zwróćcie uwagę tutaj na to, jak wiele różnych struktur, oczywiście tu macie z podziałem na płaty, możemy badać pod względem tego, gdzie jest umieszczona elektroda. Jeżeli mamy elektrodę umieszczoną, tak jak ja tutaj zaprezentowałem na przednim płacie czołowym, to oczywiście badamy i wzmacniamy oraz korygujemy te funkcje związane z kontrolą poznawczą, przede wszystkim z koncentracją i uwagą. Prawda? Tyle możemy mieć punktów różnego rodzaju w naszym badaniu. Oczywiście jest to wszystko opisane przez system 1020, który Państwo na pewno znajdziecie w podręczniku. Ja nie będę teraz się skupiał na tym, jak wyznaczać te punkty, bo to wszystko Państwo też będziecie mogli znaleźć w prezentacji. Na temat tego, jak technicznie przygotować się do badania i jak technicznie wygląda badanie, na następnym wystąpieniu Państwu przedstawię. Tą prezentację oczywiście w takim bardzo dużym skrócie chciałbym dzisiaj z Państwem omówić. Wyznaczanie tych punktów jest oczywiście musi być bardzo dokładnie wykonywane i nie wystarczy założyć tak naprawdę tylko i wyłącznie czepka na głowę, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie są punkty. Ale z kolei do biofeedbacku, no pytanie, czy potrzebujemy dokładnego wyznaczania tych punktów.
moi mentorzy się dzielą w tej kwestii na dwie grupy. Jedna grupa mówi tak, bardzo dokładnie potrzebujemy znać te punkty. Inna grupa mówi, panie Rafale, skoro 90% treningów na świecie wykonywanych jest w punkcie CZ, czyli na przecięciu linii centralnej pomiędzy nosem, takim punktem, gdzie mamy tutaj pomiędzy nosem a rozpoczęciem się czaszki, tak, górnej, a takim wyrostkiem, który mamy w podstawie inion, w podstawie czaszki, możemy go łatwo znaleźć ruszając w przód i w tył i znajdziemy taki wyrostek z tyłu głowy, który nam mówi o tym końcowym poziomie, prawda? No i później wyznaczamy kolejne elementy, tak? To po co nam jest wyznaczanie tych kolejnych elementów systemu 10-20, skoro i tak działamy na cały mózg, na centralną strukturę, tak naprawdę dla nas najbardziej interesująca jest aktywność wzgórza. Dlaczego? No już studenci po biologicznych podstawach zachowania części drugiej będą wiedzieli, że wzgórze, talamus jest najbardziej aktywną strukturą, takim naszym przekaźnikiem, przez które przechodzą wszystkiego rodzaju zmysły odbierane z naszych receptorów, a te zmysły są oprócz węchu oczywiście bardzo istotne w funkcjonowaniu nas, prawda, ludzi. Moi drodzy, żeby mówić o EEG biofeedbacku, trzeba znać założenia generalnie dotyczące, wow, już mi skończyła się, moment, nie tak, tryb czytania, funkcjonowania mózgu, prawda? Czyli wiemy, że mózg, moi drodzy, składa się z czego? Z miliardów neuronów. Wystarczy popatrzeć na niebo, prawda? Dzisiaj nam pogoda nie sprzyja temu, ale jeżeli wieczorem popatrzycie na niebo bezchmurne, jeszcze w zimną noc, a szczególnie w Bieszczadach, to zobaczycie około 100-kilkudziesięciu miliardów gwiazd, prawda? Bo w naszej galaktyce mamy około 300 miliardów gwiazd, prawda? Patrząc na połowę nieboskłonu, widzimy około 100 miliardów gwiazd. Wyobraźcie sobie taką strukturę w naszej głowie, tak? 100 miliardów neuronów, dokładnie 86 miliardów neuronów. Większa część tych neuronów jest w móżdżku, prawda? Tam jest móżdżek naładowany tymi neuronami. A dla nas istotną strukturą, nad którą chcemy pracować, jest właśnie kora mózgowa, prawda? I struktury podkorowe, szczególnie talamus, tak? Dlatego też tak bardzo ważne jest zdanie sobie sprawy z tego, jak wspaniały jest nasz mózg, tak? Czynność bioelektryczna mózgu odbierana jest za pomocą urządzeń służących przede wszystkim diagnozowaniu nadpobudliwości, właśnie napadowości centralnego układu nerwowego. EEG wykorzystuje się w największej mierze do stwierdzenia bądź wykluczenia głębokich patologii centralnego układu nerwowego, w tym przede wszystkim epilepsji. Prawda? Samo badanie charakteryzuje się fotostymulacją, czyli mamy mocne światło, które nam powoduje, sprawdza, jak mózg reaguje na to mocne światło, i hiperwentylacją, prawda? Czyli mocne i intensywne oddychanie. Moi drodzy, to jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli chcemy wiedzieć, jak funkcjonuje nasz centralny układ nerwowy. Tak? Jeżeli on jest zbyt podatny takim bodźcom, może oznaczać, że chorujemy na tak zwaną epilepsję. Tak? Że mogą się u nas pojawić
ogniska epileptyczne, zaburzenia w pracy centralnego układu nerwowego, powodujące wyładowania, które są nieodpowiednie, znaczy nieprawidłowe. Moi drodzy, EEG biofeedback jest to terapia edukacyjna umożliwiająca zaobserwowanie pracy centralnego układu nerwowego przez pacjenta. Jeżeli chcemy zwolnić bicie serca, nie możemy sobie pomyśleć, niech moje serce wolniej bije, prawda? No bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Zgodnie z założeniami naszej drugiej podstawowej lektury, którą jest Kalat, który gdzieś mi teraz zginął. A nie, chociaż to jest strzelał. No, gdzieś go mam. O! Synonimem zawalonego biurka jest zawalony umysł, tak? Biologiczne postawy psychologii. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie mieli z tym styczności, bardzo gorąco polecam. Tu będziemy mieli opisane wszystkie elementy związane z podstawą naszego funkcjonowania w obrębie neuroanatomii i funkcjonowania w ogóle neuronów. Tak? Nie będę tutaj się skupiał, czym jest potencjał czynnościowy, gdzie on jest wzbudzany, jakie komórki przede wszystkim ten potencjał czynnościowy i w której części można go zaobserwować. Bardzo istotne jest to, że dla wszystkich, którzy nie mają przeczytanego Kalata, żeby iść dalej w EEG biofeedback, ten Kalat jest jakby podstawą. Co jest najważniejsze oprócz bioelektryczności, prawda, o której już mówiłem, moi drodzy, biologiczne aspekty funkcjonowania, uczenia się, ale także, moi drodzy, plastyczność mózgu, bo na czym polega właśnie fenomen EEG feedbacku? Na tym, że mózg może przejmować funkcje struktur uszkodzonych. Prawda? To jest podstawa naszego spojrzenia na EEG biofeedback, czyli olbrzymia zdolność do plastyczności i przejmowania swoich problematycznych dysfunkcji przez obszary struktury mózgowe, które są w otoczeniu struktur, które ulegają na przykład uszkodzeniu. No, jak mamy, mieliśmy to, obserwowaliśmy na przykładzie Phineasa Gage'a. Moi drodzy, dlatego też EEG biofeedback może przyczynić się do wzrostu samooceny, to jest raz, ale przede wszystkim pod względem neurologicznym, do wzrostu koherencji pomiędzy odpowiednimi falami, prawda, mózgowymi, do wzrostu homeostazy, do przywrócenia równowagi organizmowi poprzez obserwowanie swoich fal mózgowych odczytywanych za pomocą bezprzewodowych albo przewodowych elektroencefalografów, czyli my nie stymulujemy, nie podłączamy jak w TMS-ie olbrzymich ładunków do głowy, albo jak przy pomocy magnetostymulacji, o której też Państwu będę opowiadał, nie stymulujemy mózgu, tylko pozwalamy pacjentowi zrozumieć, uczyć się kontrolowania własnego procesu funkcjonowania. Między innymi poprzez też techniki behawioralne, jak właśnie relaksacja, jak skupienie się na oddechu, jak rozluźnienie, jak wyciszenie, tak? To jest też bardzo istotne, tak? Ale bardzo często pacjenci i terapeuci jakby nie kontrolują tego procesu, dlatego też bardzo dużo terapeutów jest takich, którzy skarżą się na to, że ich pacjenci zasypiają.
Dlatego istotne jest to, żebyśmy umieli działać na takim etapie z pacjentami, żeby oni potrafili skupić się, wyciszyć się, ale skupić się na funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego, a mogą go obserwować za pomocą bezprzewodowych elektroencefalografów. Już od kilku ładnych lat amerykańskie towarzystwo pediatryczne zdefiniowało EEG biofeedback jako narzędzie skutecznego leczenia ADHD, czyli naszego zaburzenia koncentracji uwagi, w sposób równoznaczny z farmakoterapią. W pozostałych zaburzeniach mamy bardzo duże relacje z leczeniem tej funkcji tym sposobem innych problemów, które występują u człowieka, prawda? Między innymi zaburzeniach snu, zaburzeniach emocjonalnych, w zaburzeniach związanych z funkcjami poznawczymi, z uczeniem się, z zapamiętywaniem, w różnego rodzaju terapii lękowej. W zasadzie w każdej jednej formie problemów zdrowotnych może być EEG biofeedback używany jako metoda uzupełniająca. Moi drodzy, już mówię do was kilkadziesiąt minut, dlatego też tyle tytułem wstępu. Prezentację w całości państwu prześlę. Proszę się z nią zapoznać. I już od poniedziałku będziemy omawiać poszczególne elementy bardzo istotne w procesie terapeutycznym, czyli fale mózgowe. I tego brakowało na pierwszych zajęciach, które państwo przygotowywaliście, dokładnego omówienia tych pasm, które właśnie, jak je rozpoznawać, prawda? Jak mogą one wyglądać, prawda? W zapisie EEG. Dlaczego są one opisane w hercach i co to są te herce, prawda? Dlaczego ich amplituda jest opisywana w natężeniu tego pasma, prawda? I co to oznacza? Moi drodzy, o tym wszystkim będę mówił w poniedziałek i już pokażę bezpośrednio nasze urządzenie, które możemy zastosować na pacjencie. Dlatego bardzo serdecznie wam dziękuję za to krótkie spotkanie. No i do zobaczenia w poniedziałek. Jeszcze raz, szanowni państwo, jestem naprawdę bardzo, bardzo dumny, mogąc współpracować z państwem właśnie przez internet w dobie takiego, a nie innego zagrożenia, bo to jest bardzo istotne, że państwo się nie poddajecie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.